Dzień dobry. Dzień dobry. Magdalena Ogorzały. Michał Urban. W dzisiejszym programie przedstawimy Państwu tradycje związane z naszą szkołą. Jedną z najważniejszych tradycji jest ślubowanie klas pierwszych, odbywające się cyklicznie 14 października każdego roku. Nasi uczniowie mogą wykazać się ogromną kreatywnością, kiedy wspólnie z nauczycielami mają możliwość przygotowania licznych akademii. Jedną z najważniejszych jest akademia z okazji Dnia Nauczyciela, odbywająca się w październiku, podczas której następuje ślubowanie uczniów klas pierwszych. Uczniowie zawsze przygotowują interesujący program artystyczny, który ma na celu zaciekawienie publiczności, co oczywiście każdorazowo się udaje. Wychowankowie drugiego liceum również chętnie biorą udział we wszelakich występach na terenie szkoły, organizowanych na potrzeby różnych okazji, ale i także na terenie naszego miasta, gminy i powiatu. Zapałem angażują się na widowiska zarówno teatralne, jak i muzyczne czy taneczne. Krzysie to statuetki przyznawane nauczycielom uczącym się w naszej szkole podczas akademii. Co roku młodzież poprzez głosowanie przyznaje profesorom tytuł w wielu kategoriach, na przykład najlepszy wykładowca, przyjaciel młodzieży oraz najbardziej zaufany nauczyciel. Autorkami tego pomysłu są pani profesor Violetta Gajda i pani profesor Bożena Bierca. Kolejną nieformalną tradycją są liczne i ciekawe wycieczki, w których nasi uczniowie bardzo chętnie biorą udział. W naszej szkole uczniowie bardzo chętnie biorą udział w wycieczkach organizowanych na tle szkoły lub klasy. W pierwszej klasie nauczyciele i wychowawcy organizują wycieczki jednodniowe, integracyjne po to, by klasa lepiej się ze sobą poznała i miło spędziła razem czas. Z biegiem czasu są to wycieczki o charakterze edukacyjnym oraz kulturowym. Młodzież chętnie bierze udział w wyjazdach do teatrów, oper i muzeów. Aktywnie spędzają czas podczas 2- lub 3-dniowych wyjazdów. Nasi uczniowie mieli okazję już poznać kulturę innych krajów europejskich, takich jak Włochy, Hiszpania czy Chorwacja, podczas wycieczek organizowanych na początku czerwca, głównie przez panią profesor Solińską. Sadzenie drzewek jest jedną z najstarszych tradycji panujących w naszej szkole. Pierwsze drzewka sadzili maturzyści, którzy byli prymusami szkoły w dzień zakończenia roku szkolnego. Z czasem i ta tradycja uległa zmianie i nie tylko prymusi, lecz każda kończąca szkołę klasa wybierała swoje drzewko i sadziła je również w dni zakończenia szkoły. Szkoła cieszy się wygranymi w konkursach w różnych dziedzinach. W każdej z nich znajdzie się młodzież zdolna, która potrafi utrzymać dobre imię naszego liceum. Uczniowie naszej szkoły godnie reprezentują drugie liceum, zdobywając liczne sukcesy w konkursach zarówno humanistycznych, jak i matematycznych oraz językowych. Odnoszą także liczne osiągnięcia w zawodach sportowych. Za swoje dokonania niejednokrotnie zostali nagrodzeni. 13 absolwentów uzyskało stypendium prezesa Rady Ministrów. Jedna absolwentka otrzymała stypendium ministra edukacji narodowej oraz dwoje absolwentów zdobyło nagrodę starosty powiatu szanowskiego. Jeden za osiągnięcia sportowe, natomiast drugi za najlepsze wyniki w nauce. Nauka w naszej szkole jest doskonale łączona z warsztatami artystycznymi. Nie są to tylko teoretyczne wykłady, ale szkolenia udoskonalające zdolności manualne. Poprzez te warsztaty każdy uczeń może nie tylko się sprawdzić, ale także rozwijać swoje pasje. Nasi uczniowie od zawsze byli wrażliwi i chętni do niesienia pomocy. Często wspólnie z nauczycielami organizują akcje charytatywne, dyskoteki oraz warsztaty z podopiecznymi Fundacji Berata Alberta. Odwiedzają dzieci w świetlicach środowiskowych i domach dziecka, niosąc mnóstwo zabawy, uśmiechu oraz wsparcia. Co roku spotykamy się wspólnie przy wigilijnym stole, celebrujemy także Mikołajki i Andrzejki, przy których zawsze panuje miła atmosfera. Uczniowie wspólnie z wychowawcami organizują swoje wigilie klasowe. Wszyscy starają się, by przygotowana przez nich wigilia jak najdokładniej oddawała ducha świąt. Razem ubierają choinkę oraz wystrajają klasy tak, żeby uzyskać świąteczny klimat. Podczas wigilii wszyscy razem śpiewają kolędy, dzielą się opłatkiem, składają sobie życzenia. Tego dnia w szkole można poczuć wyjątkową, magiczną i rodzinną atmosferę. Nasi uczniowie starają się również podtrzymać takie obrzędy jak na przykład lanie wosku czy inne tradycje i wróżby podczas zabaw andrzejkowych. W
kościele pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej w Chrzanowie nasi uczniowie często przedstawiają program artystyczny przygotowany z okazji parafiady, organizowanej przeważnie w październiku z okazji odpustu parafialnego. Nieodłącznym elementem wpisanym w historię szkoły są studniówki. To czas, gdy po raz ostatni możemy wyluzować się przed maturą i przygotować do egzaminu dojrzałości. Studniówki. Bez nich szkoła średnia nie byłaby szkołą średnią. To właśnie ten moment, kiedy uczniowie mogą oderwać się od nauki, a także rozluźnić i zabawić. Tego wieczoru uczniowie wraz z nauczycielami rozpoczynają odliczanie 100 dni do najważniejszego egzaminu podczas swojej nauki w liceum. Egzaminu maturalnego. Ze studia mówili dla Państwa Magdalena Ogorzały i Michał Urban.